Sprawą pogróżek wobec personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zajęła się prokuratura. Przypomnijmy, że lekarze zaczęli otrzymywać pogróżki w okresie pomiędzy 20 a 30 grudnia 2021 roku, czyli tuż po śmierci jednej z pacjentek, którą z Rybnickiej Trójki transportowano do szpitala w Ochojcu. Po tym, gdy sprawą śmierci pacjentki zajęła się komisja parlamentarna, pogróżki pojawiły się ponownie. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia związane z groźbami. Jednym i drugim ma zajmować się aktualnie policja. Tutaj jest kwestia ustalenia, jeśli się uda oczywiście, osób, które kryją się, posługiwały się danymi e-mailami, bo to mówimy o korespondencji e-mail, więc to jest kwestia weryfikacji tych adresów e-mail. Sprawą zajmował się parlamentarny zespół do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19, w którym zasiada m.in. poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. Chodzi głównie o przypadki, w których ktoś z osób niezaszczepionych przeciw COVID-19 miał nie otrzymać należytej opieki medycznej. W spotkaniu uczestniczyła również Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Stwierdziła jednak, że lekarze nie odmawiali leczenia osobom niezaszczepionym w chwili zagrożenia życia. Ta rozmowa ona nie miała większego sensu, dlatego że nasze argumenty nie docierały do członków tej komisji. Tam na tej komisji zarzucono nam m.in. fałszowanie dokumentacji medycznej. Mam cichą nadzieję, że pan poseł Grzegorz Braun bądź inni członkowie komisji złożą zawiadomienie do prokuratury. Bardzo chętnie udostępnimy prokuraturze wszystkie dokumenty z nią związane. Jak na razie jednak nie ma informacji, by tak się stało.